Witam Państwa, nazywam się Marlena Krzyżanowska i byłam nominowana przez Małgosię Chudzińską, której bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym Państwu przedstawić taką książkę. Rok temu odbyła się promocja tutaj w świecie tej książki. Autor to Marc de Gascogne. Tytuł książki Gascończyk w kraju Solidarności. Dlaczego właśnie ta książka? Marc jest moim kuzynem, bardzo często bywa w świecie. Dziwne w tych czasach, ale to taki Francuz, który zamienił 30 stopni na 18, minus 18 w słońcu w styczniu. Zakochał się w Polsce, ponieważ zakochał się w Polce. Książkę warto przeczytać, dlatego że są to kroniki Marca i ciekawe wspomnienia z pierwszego okresu pobytu jego w Polsce. Wtedy, kiedy po naszych drogach jeździło bardzo dużo maluchów, i wtedy, kiedy jeszcze nie do końca w Polsce była Europa. Chciałabym Państwu przeczytać dwa fragmenty. Pierwszy to taki, który otwiera książkę. Wstęp Marca. Rozcieram ręce, by ożywić skostniałe z przenikliwego zimna palce. Ostry wiatr przebiega po zboczach Sobockiej Łysej Góry, na której mój syn uczy się jeździć na nartach. Blade słońce lutego rzuciło na śnieg dywanów diamentów. Z zamyślenia wydobywa mi cienki głosik syna. I co, tato, fajnie, że mieszkamy w Polsce? To zdanie przynosi mnie 20 lat wstecz. Po 3 tygodniach popijania ponczu pod palnami Fort de France znalazłem się w futrzanej czapce na głowie przed kilkoma kieliszkami wódki w Warszawie. 35 stopni w cieniu rano zamieniłem na minus 18 w słońcu po południu. To z pewnością pod wpływem tego szoku termicznego uległem czarom Polski i nie mogłem się oprzeć wdziękom mojej przyszłej żony. Bardzo długo wierzyłem, że Bóg jest Gascończykiem, bo jakże wyobrazić sobie coś innego? Jego syn przecież zamienił wodę w wino i dał nam możliwość podziwiania cudów natury południowo-zachodniej Francji. Prawda objawiła mi się jednak po kilku latach spędzonych w Polsce. Bóg jest Polakiem. Jezus, jego syn, prawdopodobnie urodził się w Gdańsku i to po zamarzniętym Bałtyku przeszedł suchą stopą. Jaki miałem obraz Polski w grudniu 1992 roku, kiedy zjawiłem się w niej po raz pierwszy? O, wiedziałem oczywiście, że aktualny papież jest Polakiem i znałem nazwisko tego elektryka, przed którym drżeli generałowie. Dzisiaj trochę się tego wstydzę, ale wówczas podzielałem obawy mojego ojca. Ten typ wciągnie nas w wojnę z Rosjanami, grzmiał. Z przyczyn, które jeszcze dzisiaj są dla mnie niejasne, ojciec zawyrokował, że Lech Wałęsa ma antyfrancuskie poglądy. Kiedy pytałem o przyczynę takiej opinii, urywał krótko. Jego oświadczenia na temat Francji są nie do przyjęcia. 30 lat minęło od tamtego czasu i do tej pory nie udało mi się wydobyć z papy bardziej sprecyzowanych odpowiedzi. To dowód na to, że Gascończyk nie zmienia swoich poglądów, nawet jeśli są bezzasadne. Nie brakuje zresztą nieporozumień między naszymi krajami. Poczynając od pospiesznego wyjazdu z Polski Henryka Walezego, efemerycznego króla, który wolał zasiąść na tronie francuskim, poprzez Napoleona opowiadającego się po stronie cara, a nie za restauracją Królestwa Polskiego, aż do zgorzkniałego rozczarowania Chiraca, kiedy Polacy, kandydaci do Unii Europejskiej, opowiedzieli się za amerykańską interwencją w Iraku. Francuscy politycy nie zawsze znajdowali właściwy ton w kontaktach z politykami Polski. Odzwierciedla to niestosowna wypowiedź Chiraca. Stracili dobrą okazję, aby siedzieć cicho. Tego rodzaju drobiazgi nie wymazały z mojej pamięci rzeczy najważniejszych. Tego, że Francję i Polskę łączyły zawsze więzy przyjaźni i że nigdy, co jest niezwykle rzadkim wydarzeniem w Europie, nie prowadziliśmy przeciwko sobie wojen. W mojej rodzinie Polacy uznawani byli za niezwykle odważny i wierny naród. Ojciec, znów on, opowiadał mi często o bohaterstwie polskiej kawalerii w czasie II wojny światowej, o jej atakach na czołgi niemieckie z ułańską odwagą i oddaniem broniącym ojczyznę przed najeźdźcą. Nawet jeśli wydawało mi się to daremne, a przede wszystkim nieskuteczne, to jednak olśniony byłem tą buńczucznością przypominającą wyczyny trzech muszkieterów lub Cyrana de Bergerac. Pod tym względem Francuzi podobni są do Polaków, łasi na daremne poświęcenie dla chwały. Ofiarni legioniści pod Cameron lub niedobitki starej gwardii pod Waterloo oświadczające Anglikom. Gwardia umiera, ale się nie poddaje. Są tego dobrym przykładem. Epopeja cesarstwa dawała szefowi rodziny okazję również do tego, by przypomnieć zuchwałość, odwagę i wierność polskich szwoleżerów gwardii cesarskiej. Jedyni, którzy nie zdradzili cesarza nawet w momencie odwrotu, przypominał mi ojciec. I jeszcze jeden fragment. Tak jak mówiłam, Marc od niedawna przebywa w Polsce i za każdym razem,
jest zdziwiony tym, co dla nas jest normalne. Taki fragment z rozdziału Mowa kwiatów w Polsce. Wracam około północy z Cyrana i Roxany po pracowitym wieczorze. Moja ukochana czeka na mnie w eleganckim dezabilu i proponuje lampkę wina. To uprzywilejowany moment dnia, moment spokoju, kiedy jesteśmy tylko ze sobą. Nie zapominamy, że w niedzielę wieczorem podejmujemy państwa W, mówi w pewnej chwili, trzeba będzie postarać się o wazon. Z przerażeniem myślę, że jedyny wazon w domu jest już zajęty. Stoją w nim piękne tulipany, które otrzymaliśmy od przyjaciół. Drodzy rodacy przyjeżdżający do Polski. Oksytańczycy, Bretończycy, Burgundowie, Korsykanie. Nie marnujcie czasu na kupowanie rzeczy niekoniecznych. Biegnijcie kupić wazony. Polska jest krajem kwiatów. Ofiarowuje się je na każdym kroku, dodałbym nawet na każdym polu. Dziwne to zwyczaj dla nas, Francuzów, ale w Polsce nie jest szokujące, nawet jeśli kobieta ofiaruje kwiaty mężczyźnie. Rozmyślania prowadzą mi 18 lat wstecz. Leciałem z Paryża do Warszawy z przysiadką w Londynie, gdzie ci niewiarygodni Anglicy, których perfidia sięgnęła szczytu, podali na śniadanie rogaliki z nadzieniem pomidorowym. Wiedziałem, że nareszcie ujrzę Marię. Nasz gorący i upojny związek trwał 4 miesiące w Warszawie. 2 miesiące temu ze złamanym sercem żegnałem moją piękną Polkę, przysięgając, że zobaczymy się, jak tylko to będzie możliwe. Byłem gotów utonąć w rozkoszach miłości, która miała wstrząsnąć moim życiem. Spieszę się bardzo, by wyjść z tej konserwowej puszki, którą zwie się aeroplanem. Biegnę po walizkę i wreszcie wpadam w tłum oczekujących. Każdy na kogoś czeka, ktoś na bliskiego z rodziny, ktoś na kochankę, a jeszcze ktoś na biznesmena. Nie ma mojej ukochanej. Panika chwyta mnie za gardło, ogarniam wzrokiem salę przylotów. Wreszcie nasze spojrzenia się spotykają. Widzę ją. Podchodzi spiesznie, w dłoniach chowa coś maleńkiego. Jest rozbrajająca. Lśni zmysłowością, która oczarowała mnie już od pierwszych chwil i ciągle mnie zachwyca po tylu latach spędzonych razem. Ofiarowuje mi orchideę i zaraz potem gorący pocałunek. Ten delikatny, drobny i szlachetny kwiat jest jak serce mojej ukochanej. Swój upominek zamknęła w eleganckim, przezroczystym pudełeczku. Jest odmienny od tych wszystkich bukietów zawiniętych w bury papier, które zewsząd mnie otacza. Jeszcze dzisiaj dziwi mnie brak smaku w niektórych kwiaciarniach. Ciągle ten smętny papier odziedziczony w spadku po dawnej epoce zamiast subtelnego opakowania, które byłoby zapowiedzią piękna, które w sobie mieści. To trochę tak jak z ładną bielizną, która pozwala odgadnąć kształty ukochanej i sprawia, że staje się ona jeszcze bardziej ponętna. Dziwi się, że kobieta obdarza mi kwiatem, choć wzrusza mnie do głębi ten czuły gest. Wychodzimy upojeni szczęściem, nareszcie razem. Zima wokół, prawie jak na biegunie, pewnie minus 18, a my szczebiocąc zbliżamy się do wyjątkowego cudu komunistycznej technologii lat 70. Małego Fiata 126P. Maria otwiera bagażnik. Znajduje się on z przodu. Dla Francuza jest to model antyczny i wyjmuje opatrznościowe narzędzie. Miotełkę. Ten dodatek był dla Fiata 126P tym, czym pióro dla pisarza. Jego podstawowe zastosowanie to odgarnąć śnieg z samochodu. Nic oryginalnego, prawda? Ale jego druga funkcja wzbudziła mój podziw. Widzę, jak Maria wciska rączkę miotełki w jakieś tajemnicze miejsce w silniku i samochód odpala. Patrzy więc na mnie z zadowoloną miną, jakby zrobiła magiczną sztuczkę. Udało się. Ruszamy więc w drogę. Kierunek – szczęście. Kilka minut po cudownym numerze z miotełką spoglądam na orchideę. Biedny kwiatek przypomina raczej zwiędłą sałatę. Zimno rozłożyło go zupełnie. Spoglądam z Marią na siebie i nagle wybuchamy śmiechem, jak dwoje beztroskich dzieci. Za chwilę będziemy w jej maleńkim mieszkanku. Rozgrzejemy się w nim i ogrzejemy naszą miłość. 18 lat później znów jestem w Polsce, w mojej małej winiarni w Sopocie, czekając na dwie grupy gości, które zawitają do nas dzisiejszego wieczoru. Staram się dopilnować ostatnich szczegółów, niczego nie uronić, bo atmosfera była wyjątkowo miła. Otwierają się drzwi. Pierwsi goście, więc i pierwsze bukiety wchodzą do mnie. Przyjemność ze spotkania, powitania, uściski, życzenia, gratulacje. Trafiają do mnie pierwsze łodygi i łodyżki. Proszę moją kelnerkę o wazon, potem drugi. Ustawiamy kwiaty w kąciku, tam gdzie zazwyczaj przechowujemy wino. Stoły winiarni są bowiem zbyt małe, by mogły utrzymać takie trofea. Współbiesiadnicy nie są jeszcze w komplecie, w oczekiwaniu, proponuję więc lampkę wina. I znów drzwi się otwierają, krzyki radości, wybuchy śmiechu, gwar rozmów i nowe lawiny płatków. Jest to spotkanie urodzinowe. Biegnę, lecę, daję instrukcję kelnerce, która zaczyna panikować, bo sala jest już prawie pełna i goście siedzący przy innych stolikach zaczynają się niecierpliwić. Konfiskujemy 4 kulery i zamieniamy w wazony. Szybko, szybko trzeba przynieść wodę, znaleźć miejsce na komódce z winem. Sytuacja opanowana. Wracam do gości, polewam wino, wszystkimi staram się zajmować z atencją. Korzystając z chwili spokoju, zanoszę cichą modlitwę do Matki Boskiej z Rocamadour, której statuetka znajduje się na honorowym miejscu w naszej restauratywce.
Święta Matko Sprawy, pozostali goście przynieśli coś innego. Nie kwiaty, książki, perfumy, słodycze, bombonierki, szal, kapelusz, obojętnie co, ale na Boga, nie kwiaty. Dzwoneczki u drzwi wejściowych zapowiadają następnych gości i zimny pot mnie oblewa w momencie, gdy zauważam żywe kolory bukietów. Tym razem to róże. Rany boskie, zmówili się dzisiaj wszyscy i chyba chcą mojej śmierci. Nie zważam jednak na nic. Jako dobry kadet z Gaskonii idę na front i nie zastanawiając się chwytam bukietę. Różane kolce ranią mi palce. Zagryzam wargi, by nie wyszło z nich jakieś przekleństwo i uśmiecham się nieskalanie, bo kobieta, która podaje mi te kwiaty, jest niezwykle miła i uprzejma. Silę się, by nie pokazać mojego zagubienia i szukam nowego pojemnika. Tym razem jest to dzbanek na wino. Ofensywa nie ustaje, kolejna babunię. Podaje mi właściwie ogromny bukiet tulipanów, a za niej jej dzieci obdarzają je naręczami kwiatów. Czuję się w tym momencie jak generał Gallieni, zbierający wszystkie paryskie taksówki, by przewieźć żołnierzy nad Marne. Zwijam się jak w ukropie, a inni goście ślą mi milczące wymówki, że się nimi nie zajmuję. Wszystkie naczynia są w ruchu, łodygi zgrzytają w szklankach do kafe latte, które są naszą ostatnią deską ratunku. Czuję się jak oczekujący na nowy atak żołnierz, któremu zabrakło amunicji. Co się stanie, gdy drugi stół zapełni się biesiadnikami? Opanowałem zdenerwowanie i niepewność. Przyjmuję zamówienie od tej wesołej gawiedzi, tak zadowolonej z pobytu u nas, że zapomniałam na chwilę o kwiatowych problemach. Na miły Bóg, znów dzwoneczki. Druga ekipa gości przybywa. Jestem zgubiony. I cóż widzę? Siedmiu wesołych kompanów w garniturach, pod krawatem, pełna gala. Pewnie spotkanie biznesowe, żadnych kwiatów na horyzoncie. Mam ochotę rzucić się im na szyję. Jestem uratowany. Ale niestety, kwiatowa epopeja na tym się nie kończy. Wieczór wybornie podlewany, dobiega końca i goście szczęśliwi, choć nieco hałaśliwi, zaczynają wychodzić. Każdy zabiera swoje kwiaty, gesty stają się nieprecyzyjne i bęc. Wazon rozbija się na podłodze. Szybko po szmatę, wytrzeć wodę jak najszybciej, przenieść papierowe serwetki, zaproponować wszystkim gościom, by owinęli nimi mokre łodyżki i przestali wreszcie zraszać wodą z bukietów innych, z tym niewinnym i dobrodusznym wyrazem twarzy, jaki zawsze prezentował ich umiłowany papież Jan Paweł II. Zamykam wreszcie na dobre drzwi. Czuję się w rozsypce. Spoglądam od niechcenia na etażerkę z winami. Zostały na niej dwa bukiety. Zastanawiam się jednak, czy ich właściciele rzeczywiście o nich zapomnieli, czy zabrakło im wazonów. Myślę, że jutro pójdę do kwiaciarni po bukiet lilii dla mojej ślicznej żony, lilii francuskich. Oczywiście. Zachęcam Państwa. Wspomnij Marka, znajdziecie tu bez liku. Dodam, że Maria ma korzenie związane ze świeciem. Bardzo często Mark i Maria są naszymi gośćmi tutaj właśnie w świeciu i myślę, że jest bardzo duża grupa osób, które zna tę parę osobiście. Ostatni fragment, który przeczytałam, dedykuję nowożeńcom Joli i Michałowi, którzy 15 sierpnia zawarli związek małżeński. Życzę Wam takiego szczęścia, jakie spotkało Marysię i Marka i tylu lat miłości, ile to tylko możliwe. I przyszedł czas na nominację. Szanowni Państwo, Marc de Gascogne, czyli Marc Petit, nominuje Cię, Mareczku. Przeczytaj proszę ten sam fragment, tyle że w języku francuskim. A ponieważ dostałam specjalny przywilej, chciałabym nominować jeszcze drugą osobę. Jest to mój syn Marcin, ma lat 8. I przy okazji dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, że nie tylko kocha książki, ale też je pięknie czyta. Dziękuję Państwu.